Headshot. Siemaneczko Lidzko, witam was bardzo, bardzo serdecznie, tutaj Ben Hart, a to jest kolejny odcinek z gry Team Fortress 2 w serii Poznacie Drużynę. Czyli wiecie, w serii, w której opowiadam o każdej dziewięciu klasy o to grze. Przedstawiam tło fabularne, atrybuty, uzbrojenie i na końcu dodaję coś od ciebie i zaraz ginę, mamusia! Kurde. No, zarębiście się zapowiada ten odcinek. No, ale mniejsze z tym. O czym to ja chciałem? A tak. O czym będzie dzisiejszy odcinek? No jak sami możecie się już pewnie domyślić, odcinek będzie o naszym kochanym zabójcy kochającym działać z dalszych odległości niż nasi pozostali bohaterowie. I który oczywiście uważa, że nie jest chory psychicznie, tylko po prostu wykonuje swoją pracę. Tak jest, mowa oczywiście o snajperze. Zapraszam was gorąco do oglądania. Tak więc, Snajper, a właściwie Lawrence Mundy, bo tak brzmi jego prawdziwe imię i nazwisko. Jak wcześniej wspomniałem, jest on zawodowym zabójcą działającym z oddali, pochodzącym z Adelaide w Australii. Jednak, to w sumie nie do końca prawda, ponieważ z filmiku Poznajcie Snajpera możemy po prostu wnioskować, że tak najzwyczajniej w świecie rozmawia ze swoimi rodzicami, konkretnie ze swoim ojcem, który uważa go za psychola, ponieważ zabija ludzi, a Snajper się broni tylko tym, że to jest po prostu jego praca i już. Jednak, z jednego z komiksów Team Fortress 2 możemy wywnioskować, że Snajper tak naprawdę nie jest Australijczykiem, a Nowozelandczykiem. A czemu? A to jest w sumie resztę powinniście się sami przekonać i sami przeczytać. Dlatego gorąco polecam komiks. Co można w ogóle powiedzieć o Snajperze? No, jak sama nazwa wskazuje, jest snajperem. Używa karabinu snajperskiego, żeby likwidować swoje cele z dalekich odległości i przyznam wam szczerze, że nie jest najlepszym snajperem. Dokładnie tak, ale... A zresztą to w sumie powiem wam w tym odcinku, ale wracając. Głównymi atrybutami snajpera, ponieważ nie będę wam mówił historii, ponieważ no w sumie historię wam już powiedziałem, ale takimi głównymi atrybutami oraz głównymi takimi zadaniami snajpera jest to, żeby właśnie likwidować swoje cele z oddali, żeby właśnie... To jest taka typowa klasa wsparcia, czyli właśnie takie wspieranie swojej drużyny z oddali, jak ja mogę to chwycić. No czy ten stop idzie? Nie idzie? No, ja pierdzielę. Ja mówię wam od razu, że ja nie jestem najlepszym snajperem i jakbym raczył coś tutaj, to was szczerze za to przepraszam. Okej, więc. Przejdziemy teraz standardowo do oręża, którymi posługuje się Lorenz, a nie chciałem dać tamta. Brawo Bartek, brawo ty. Przejdziemy do jego uzbrojenia. Proszę bardzo, tak właśnie wygląda snajper, taki typowy, no może Nowozelandczyk, ale dla mnie jest Australijczykiem. Taki charakterystyczny kapelusz, który najczęściej noszą Australijczycy. Powiem szczerze, nawet fajny, może kiedyś sobie taki sztachnę, ale mniejsza z tym. Główne oręże, które posiada snajper, czyli no karabin snajperski, PM oraz kukri. Tak jest. Dobra, karabin snajperski, jak sami możecie zauważyć, taki najzwyczajniejszy karabin wyborowy, który strzela, przeładowujemy. Oraz przy pomocy prawego przycisku myszy możemy używać przyrządów celowniczych, kiedy strzelamy, przeładowujemy i wracamy do celowania. Wybaczcie. Jak sami możecie zauważyć, widzimy taki oto piorunik oraz takie ładowanie. Gdzieś to powinno być, zaznaczam tutaj, jakbyście mnie mogli zauważyć. I o co w tym ogólnie chodzi? Chodzi o to, że to jest tak zwane skupienie. I na czym ono polega? Polega ono na tym, że im to skupienie jest większe, tym większe zadajemy obrażenia. Przykładowo, kiedy naładuję na 100%, co? No, halo panie, ja tutaj nagrywam odcinek. Shit. Ale nie szastę. To było nawet dobre. Kiedy to skupienie nam się naładowywuje, Polska, trudny język. Możecie zauważyć, że jest naładowane na 100%, gdyż normalnie kiedy przytulujemy i strzelimy, to możemy w ciało zadać tylko 50 punktów obrażeń. Z kolei, kiedy strzelimy w głowę, ponieważ kiedy strzelamy z karabinu snajperskiego przy pomocy celowania, kiedy mamy przycelowywane i trafimy w głowę, zadajemy trafienia krytyczne. Normalnie takie niezaładowane do końca skupienie i strzelanie
zadaje tylko 150 punktów obrażeń krytycznych, kiedy strzelimy w głowę. Jednak z czasem, kiedy to skupienie się ładuje, zadajemy tych obrażeń znacznie więcej. Przykładowo, kiedy mówię, przy takim niezaładowanym strzale trafimy w ciało, to zadajemy 50 punktów obrażeń. Jednak kiedy załaduje nam się to na maksa, to możemy zadać w ciało właśnie 150 punktów obrażeń, a w headshocie możemy zadać nawet do 450, czyli kiedy mamy w 100% naładowane skupienie, to na jeden strzał głowy możemy zabić nawet nadleczonego heavy'ego. I to jest bardzo fajna opcja, mi się podoba. W sumie to chyba nic nie można dalej powiedzieć o karabinie snajperskim, bo to jest po prostu spokojna broń, ona nie ma żadnych zalet oraz wad. Okej, więc. Przejdziemy do broni drugorzędnej, czyli do PM-a. I tutaj wam powiem taką małą ciekawostkę, ponieważ w początkowej wersji Team Fortressa PM miał posiadać scout, jednak na walkę chyba doszło do wniosku, że z PM-em scout w sumie nie mógłby w sumie za dużo zrobić, ponieważ no do takich mocnych broni w sumie tej broni bym nie zaliczył, no ale co kto woli. Wybaczcie. Czyli krótko mówiąc, zamiast scoutowi dali snajperowi, a scouta dostał dubeltówkę. Co można powiedzieć o PM-ie? Taki najzwyczajniejszy świecie pistolet maszynowy, no bo snajper w końcu potrzebuje czegoś, żeby się bronić na bliższy dystans. Ale myślę, że ten PM w sumie nie jest taki najgorszy na pierwszy rzut oka. Co prawda na początku go nie lubiałem, ale teraz w sumie lubię nim grać. Szczególnie, że poznałem jedno takie dość fajne combo. Ale o nim na końcu odcinka. Bronią do A... Panie, jesteś mój? Jesteś mój? Jesteś mój? Jesteś mój? Mam cię! I z czego ja się cieszę, że on i tak pewnie by mnie zabił, gdyby nie fakt. Ale mniejsza o to. Jak sami widzicie, Kukri, czyli to jest taka typowa maczeta, prawdopodobnie australijska, choć nie wiem, czy Kukri można... można powiedzieć, znaczy inaczej. Zwykła maczeta, idealna w sumie dla Krakowia, no oczywiście ja do Krakowia nic nie mam, proszę mnie nie hejtować. Ale ogólnie, maczeta. Zwykła, najzwyczajniejsza w świecie maczeta. No w sumie, snajper... Nie. Uciekam. Mamo, jak chcę żyć. Przyjdziesz tutaj, panie dziaku, dostałeś. Kurde, dorwał mnie. Szlak by to trafił. Na czym skończyłem atak? To jest po prostu zwyczajna w świecie maczeta, tylko pod inną nazwą. Chociaż no w sumie są różne rodzaje maczet, ale ja tam się średnio w sumie znam. Okej, więc. Skoro poznaliście już bronie podstawowe, które posiada snajper, przejdziemy teraz do broni innych, które posiada nasz stary, no nierodowity, ale jednak Australijczyk. Pierwszymi, że broni, no można zauważyć, że snajper ma naprawdę dużo snajperek. A czego użyjemy na pierwszy ogień? Na pierwszy ogień użyjemy... Pokażę wam tylko to. Mianowicie to jest po prostu zamiennik dla podstawowej snajperki, ma takie same obrażenia. AWP, czyli ale wielka pukawka, no fani CS-a by ją pokochali. Jednak nie tak bardzo, ponieważ w przeciwieństwie to CS-a AWP nie zabija na jeden strzał. Ale co zrobić? I jestem idiotą. Bo zabił mnie, bo się odwróciłem. Zdarza się. Jedyne co jest tylko zmienne poza właśnie wyglądem AWP to jeszcze dźwięk. I przyznam szczerze, no brzmi praktycznie tak samo jak zwykła AWP w CS-a. Mi się podoba osobiście, czasami jej używam. Okej, więc, ale teraz przejdziemy do tych innych broń, które ma snajper. A na pierwszy ogień może pójść no one shot, one kill, czyli w tym przypadku zabawka zawodowca. Do tego niech pójdzie Sikwondo oraz... A jak Sikwondo, to jeszcze weźmiemy bandytę z buszu. Okidoki. O, dotknąłem żaby. Przepraszam, panie żabo. Zabawka zawodowca. Proszę bardzo. Jak sami widzicie, wygląda zupełnie inaczej niż podstawowa snajperka, ponieważ... Wiecie, powiem szczerze, że ta snajperka bardzo przypomina mi W2000. Taka dość dziwaczna snajperka. Kto grał w Call of Duty Modern Warfare 2, ten wie. Ale tak czy owak. Głównymi takimi atrybutami tej snajperki jest to, że możecie zobaczyć nad ilością amunicji jest skupienie oraz słoik. No słoik jest do sekundy, ale o tym za chwilę. Jest skupienie. I w chwili, kiedy zabijemy naszych przeciwników, ładuje nam się to skupienie.
przykładowo, czekajcie, spróbuję zabić kogoś headshotem. No nie zabiję, bo mnie cały czas zabierają moje kille, nieładnie. Czekajcie, postoję tak sobie tutaj chwilę. A! Zapomniałem jeszcze powiedzieć, że kiedy mamy ten przycelowanie, to poruszamy się wolniej, przez co troszeczkę łatwiej nas trafić. Dlatego najczęściej robi się tak, że po prostu strzelasz, a no panie, no... Że tylko strzelasz tak szybko i zmieniasz pozycję, żeby cię żaden taki niedobry pan nie trafił. Przepraszam was, ja po prostu nie jestem najlepszym snajperem. Owszem, ma się czasami takie fajne akcje, ale one są najczęściej one są na farcie, uwierzcie mi. O, dobra. Zabiłem tego demomana, no, bodyshotem, zły ja. Widzicie, że ten pasek skupienia mi się naładował, bo spróbuję kogoś jeszcze zabić, żeby wam pokazać, co ten pasek, znaczy co to skupienie nam daje. No chodź, Angie, chcecie tylko zabić. No, już go widziałem. Mać. Skupienie sprawie naładowane, a... O! O! Kurde! Dziękuję, dobra. No i... A czekajcie, wyjdę, żeby mi ktoś czegoś przodkiem nie zabił. Okej, wracając. Zobaczcie. Patrzcie. Jeżeli chodzi o to właśnie przybliżenie, znaczy inaczej, to skupienie. Sprawia ono, że w chwili, kiedy naciśniemy klawisz przeładowania, czyli domyślnie R, to sprawia, że w chwili, kiedy strzelamy, nasza ten... nie od... nasz widok nie zmienia się z broni na lunetę, ponieważ... A. Dobra, nevermind. A najlepiej wam to pokażę, patrzcie. Strzelam i muszę przeładować i muszę przez to się zmienić widok. Z kolei, kiedy wcisnę ten przycisk, patrzcie, nie dość, że ten, że ładowanie jest znacznie szybsze, to jeszcze dodatkowo, kiedy strzelamy, to po prostu nie zmieniamy naszego widoku, co jest w sumie fajne. Dodatkowo, kiedy zabijemy naszych, kiedy w trakcie tego skupienia zabijemy naszych wrogów, to to skupienie nam się też odnawia, więc to jest w sumie całkiem niezła opcja. Minusem tej broni za to jest to, że po prostu kiedy strzelamy w ciało, zadajemy znacznie mniejsze obrażenia. No ale co kto woli, ja tam osobiście nie narzekam. Okej, więc drugą bronią, znaczy bronią do walki wręcz, no jest Sikwondo, czyli broń, o której powinienem opowiedzieć. A, mam cię! Nie! Kurka wodna! Tak blisko! Tak blisko jak ja... No, przepraszam was. Wracając, Sikwondo, no widzicie... tak sobie myślicie, co to może być? Co tutaj się może znajdować w tym oto słoiku? Prosta odpowiedź. Szczochy. Dokładnie tak. Snajper do broni używa słoika ze szczochami. Jakież to oryginalne, Valve. Ale no, nie oszukujmy się, jest to naprawdę całkiem skuteczne, ponieważ... W chwili, kiedy oblejemy naszego przeciwnika lub też przeciwników, ponieważ mogą stać blisko siebie i możemy nawet oblać chyba z dwóch przeciwników, sprawia to, że oni są oni oblani tymi szczochami, przez co my oraz nasi towarzysze możemy zadawać im obrażenia mini krytyczne. Co jest w sumie całkiem niezłą opcją, dodatkowo dzięki tej oto broni, w sensie dzięki Sikwondo, możemy spajczekować naszych, znaczy wrogich szpiegów, czyli że przykładowo myślimy, o kurde, ten snajper być może jest, coś mi nie pasuje, może to szpieg. To rzucimy w takiego snajpera właśnie tymi szczochami i patrzcie. Mam cię, jeden HP, mamo, nie, ja chcę żyć. No i ten. I kiedy właśnie zabijemy, rzucimy takimi szczochami właśnie powiedzmy w przyjaznego snajpera, patrzcie, to nic mu się nie dzieje. Jednak kiedy rzucimy takim słoikiem w przebranego szpiega, automatycznie jest on oblany, czyli myślimy, o kurde, szpieg. No i zaczynamy go atakować, lub nasi towarzysze też, bo mogą zobaczyć, że to jest wrogi spy. Fajną też zaletą tego jest to, że podobnie jak wściekłe mleko skauta, po rzuceniu tym w naszych palących się przeciwników, możemy ich łatwo ugasić. Przez co po ugaszeniu dostajemy plus... Przez co nasze właśnie to Sikwondo odnawia się o 20% szybciej. To jest nawet całkiem fajne.
No i co, no, to chyba w sumie wszystko, co można o tym powiedzieć. Jeżeli chodzi o kolejną maczetę, którą posiada snajper, jest to bandyta z buszu, czyli takie mordo combo Sikundo plus właśnie bandyta, ponieważ ta broń sprawia, że trafienia mini krytyczne zamienia w krytyczne, czyli właśnie przykładowo taki, jego myśl jest oblany wściekłym mlekiem, albo jest zaznaczony przez skauta wachlarzem wojennym, albo spotkamy Heavy'ego z gorącymi rękawicami uciekiniera, to uderzając w takiego jegomościa, zamiast zadawać mu obrażenia mini krytyczne, zadajemy mu obrażenia krytyczne. Minusem za to tej broni jest to, że nie mamy właśnie losowych trafień krytycznych, czyli nie ma tak, że sobie bijemy i właśnie nagle wejdzie nam trafienie krytyczne, tylko po prostu zadajemy normalne obrażenia, oprócz tych podwyższonych trafień zmiennych z mini krytycznych na krytyczne. I dodatkowo jesteśmy bardziej podatni na obrażenia jakiekolwiek. No ale co, no coś za coś. Kiedyś tego zapomniałem, pod koniec odcinka wam to powiem. Dobra. Już myślałem, że mnie się będzie, ale jednak nie. Następne broni, które użyjemy, no to w tym przypadku będzie machina. Do tego niech będzie spluwa sprzątacza oraz niech będzie szachinczach. Dokładnie tak, szachinczach. Ej, panie żabo, jesteś tam? Jesteś tam. Co ci się dzieje z okiem, ciągnąć? Kurde, pan żaba... pan żaba musi iść do tego, do okulisty. Ale wracając. więc tak, machina, czyli kolejna snajperka dla snajpera, snajperka dla snajpera, dokładnie tak. Tak to się teraz nazywa. Ja wiem, że ty jesteś spajem, aż tak głupi nie jestem. I co masz do powiedzieć o tej broni? No i masz jeszcze Dead Ringera, no super, robi się po prostu coraz lepiej. Uuu, ty, trafiłem go, a nawet nie widziałem. Znaczy nie widziałem, Boże, co ja gadam, że myślałem, że nie trafię. O, fajny snajper, podoba mi się. Więc tak, machina jest taką snajperką, która przede wszystkim no, jest taka troszeczkę bardziej nowoczesna, bo widzicie, nie ma w sobie części drewnianych, tylko właśnie jest zrobiona w całości z metalu. I głównymi takimi atrybutami jest to, że kiedy nasze właśnie pasek skupienia, ten naładowania jest w 100% naładowany, to zadajemy większe obrażenia na strzał, czyli po prostu możemy zadawać większe obrażenia, kiedy nasz pasek jest w pełni naładowany. Dodatkowo, kiedy jesteśmy w pełni naładowany, możemy strzelać z przebiciem. Co to znaczy? To znaczy, że możemy penetrować naszych przeciwników. Ale nie, no, nie w takim nie w takim sensie, w którym wy sobie myślicie, moi drodzy. Ja już wiem dobrze, co wy możecie sobie myśleć. Ale w takim, że powiedzmy, tutaj idzie sobie żołnierz i za nim idzie jeszcze ten medyk. Oj, przepraszam, nie chciałem. Przykładowo patrzcie, tam sobie mogą stać dwa snajperzy, jeden za drugim. To kiedy właśnie strzelę, to mogę zabić ich jednym... myślę, że to ja. Mogę ich zabić jednym przyciskiem... jednym przyciskiem, co ja gadam. Jednym pociskiem, no, on jest mój. Wyjdziesz? Nie wyjdziesz. Możemy ich zabić właśnie jednym pociskiem. Kurka wodna. I powiem wam szczerze, że już na YouTubie nieraz były testy, które sprawiały, czy można zabijać więcej niż tylko dwóch przeciwników i... Tak, da się dużo więcej przeciwników. Da się zabić dużo więcej przeciwników jednym strzałem przy pomocy machiny, tak. Jednym za to ogromnym minusem tej broni, znaczy nawet może dwoma, ale ten drugi to w sumie aż tak mi zwykle nie przeszkadza, a mianowicie to, że normalnie możemy strzelać właśnie również bez przybliżania, a przy pomocy machiny właśnie nie można tego robić. No niestety, no coś za coś. Dodatkowo, jak możecie zauważyć, ta broń strzela pociskami smugowymi, czyli że to może oznaczać, że przeciwnicy inni mogą się domyślić, się skąd my strzelamy i mogą łatwiej nas wykryć. Ale co? To jak mówię, mi w każdym razie tak to średnio nie przeszkadza o tych chamie. No flarą we mnie, panie, no. Jajce co pan robisz, czy co? No wiem, no, próbuję być śmiesznym, ale mi to zbytnio nie wychodzi. Czy coś mogę jeszcze powiedzieć o machinie? Szczerze wątpię, dlatego przejdziemy do drugiego PM-a i w sumie chyba jedynego tylko z dwóch PM-ów. Panie szpiegu, wiem, że pan tutaj jesteś. Byłaś pan? Halo?
Oh, hell no. Nie, no jest nieprzeładowany. No, zginę. Kurka wodna. Well, shit. Halo, mogę? Dobra. Spluwa sprzątacza, jak sami możecie zauważyć, jest to już taki zupełnie inny pen, troszkę wyglądający inaczej niż podstawowy. I co można powiedzieć o tej broni? Przede wszystkim to, że kiedy... właśnie nie pamiętam, czy kiedy tylko zadajemy obrażenie naszym przeciwnikom, czy ich zabijamy, aż w sumie muszę to sprawdzić. Jest tutaj jeszcze ten solid? Jest. A! Czyli tak. W chwili, kiedy zadajemy obrażenie naszym przeciwnikom, naładuje się nam pasek okurka. I co oznacza ten pasek? Oznacza on, że kiedy jest on w pełni załadowany, to sprawia on, że po aktywowaniu alternatywnego ataku alternatywnego, czyli prawego przycisku myszy, będziemy zadawać obrażenia mini krytyczne. I to jest całkiem fajne, również fajne combo właśnie w połączeniu z tym, z bandytą z buszu, ponieważ kiedy aktywujemy te mini kryty, możemy mieć je również na snajperce oraz na broni do walki wręcz. Tak więc całkiem fajna sprawa. Minusem tej broni za to jest to, że częstotliwość ataku jest znacznie zmniejszona, można to w sumie zauważyć. Oraz pojemność magazynka jest mniejsza o 20%, bo normalnie w PM mamy 25 pocisków, a tutaj mamy tylko 20. Szachinczach! Kolejna maczeta, taka, no, już bardziej można powiedzieć, taka szabla arabska, którą posiada snajper. I co jest w sumie główną zaletą, to w sumie ta broń ma podobną zaletę i wadę, ponieważ polega ona na tym, że kiedy nasze zdrowie jest mniejsze niż te 20, kiedy mamy o wiele mniejsze zdrowie. Ało, kurde, to jest działko, zapomniałem, ja uciekam. Kiedy, o, 1 HP, run. Kiedy nasze zdrowie jest mniejsze o 50%, to zadajemy o 25% więcej, 25%. To zadajemy o 25% więcej obrażeń. Jednak kiedy nasze zdrowie jest powyżej 50%, to z kolei właśnie te obrażenia nasze spadają do minus 25%, więc albo u Market Garden, ładnie. Więc albo jesteśmy na tyle głupi, że pakujemy się w wirwarki z minus, no, panierza, bo no nie tyle potrzeba. Albo pakujemy się w wieże walki z tam 70, powiedzmy 74 punktami HP. O, patrzcie. Możecie zauważyć, że normalnie przy maksymalnym naładowaniu zadajemy tylko 450 punktów obrażeń, a z machiną zadajemy prawie 600, co jest naprawdę spoko. Okej, więc czy coś można jeszcze powiedzieć o tym setupie? Nie można, dlatego przechodzimy do kolejnych broni. A teraz może dla odmiany weźmiemy sobie łuk. Od razu mówię, że bojowy łuk bloczkowy oraz łowca to samo, ale to wygląda fajniej. Więc weźmiemy sobie to. Dodatkowo weźmiemy sobie darwińską tarczę. Darwińską tarczę i w sumie ostatni z taką maczetę dla snajpera, czyli plemienne ostrze. Okidoki. Jak możecie zauważyć, łowca to już nie karabin snajperski, a właśnie łuk. No, czyli w sumie fani Overwatcha, by mogli znaleźć coś dla siebie. O, tylu je. Co ogólnie można powiedzieć o tym, poza tym właśnie, że... że to łuk. Główną właśnie... Od razu mówię, temu również można strzelać headshoty, tak więc się nie bójcie. Jak możecie zauważyć, że musimy na chwilę przytrzymać klawisz ataku, żeby naciągnąć cięciwe. A co za tym idzie, że im mamy tą cięciwę naciągniętą, tym strzelamy szybciej oraz bardziej prościej, ponieważ patrzcie, kliknę i strzelę, to strzelę ona wolniej i szybciej opada, a kiedy naciągnę na maksa, to ta właśnie strzała opada znacznie wolniej. Co za tym idzie, no całkiem spoko, całkiem spoko rozwiązanie i ogólnie rzecz biorąc, z tą bronią macie naprawdę sporo radochy. Jak możecie zauważyć, pod dwójkę naciskam i nie mogę sobie wyciągnąć broni do walki, broni drugorzędnej, a dlaczego? Prawie bym zapomniał, że przy pomocy łuku, to jest chyba jedyna broń, którą możemy zrobić taunt killa u snajpera. No dokładnie, dziab. Sprawia to, że po prostu bierzemy taką strzelę, wbijamy w naszego przeciwnika. Ej, przeciągłbym na boka, że go już tu widziałem. Może tylko z widy? Dobra. Tak czy owak, że chcielibyśmy...
O, zabiłem tego solda. Ty, a wezmę... A, wziął ten pyro, no to panie, bierzcie na zdrowie. My możemy... Co ja to mówiłem, a tak. Tego taunt killa robić przy pomocy... Kurde, co mi się tak nos zatyka? Okej, więc... taunt kill przy pomocy łuku, to już powiedziałem, okej. Nie mogę brać broni drugorzędnej ze względu na to, że mam ją na plecach. Czyli darwińską tarczę. Na czym ona polega? Polega ona na tym, ogólnie ona jest chyba zrobione ze skóry krokodyla, o ile mi wiadomo, ale no... Tak, to zdecydowanie jest skóra krokodyla. I co ona robi? Robi ono to, że dostajemy plus 25 punktów zdrowia podstawowego, czyli zamiast 125 punktów zdrowia mamy 150. Dodatkowo jesteśmy bardziej odporni na obrażenia od nabojów, czyli z tą tarczą snajper zwykły, znaczy taki wrogi snajper nie zabije nas takim szybkim headshotem, ponieważ kiedy zabije nas właśnie za te 150 punktów obrażeń, to zadaje nam tylko 147. Minusem za to tej broni jest to, że jesteśmy bardziej podatni na wybuchy. I czyli jeżeli chodzi o tą broń właśnie, to najbardziej wnerwia właśnie wrogich snajperów. To jest taka typowa broń, czyli... Inaczej. To jest taka typowa broń, która jest dobra, kiedy ty ją nosisz, ale kiedy przeciwnik ją nosi, to już jest źle. Bardzo źle. Okej. Plemienne ostrze. Ostatnia maczeta dla snajpera. Ogólnie taka ciekawostka, ponieważ ta maczeta jest zrobiona... O kurde, gdzie się podział cały serwer? What the hell? No w sumie postaram się jakoś przyspieszyć. Znaczy przyspieszyć. Wo. Halo, panie. O, jestem w... O, szczerze, o, jestem w red. Spoko. Mnie się to podobuje. Wracając. Plemienny osy, czyli maczeta zrobiona w całości z drewna. Dokładnie tak, ona jest zrobiona z drewna. Głównymi takimi atrybutami tej broni jest to, że po trafieniu naszego, po uderzeniu naszego przeciwnika zadajemy mu obrażenia skrwawienia, czyli opatrzcie. Opatrzcie. Krwawi. Ała, bombel! A, mam cię, frajer. Zginę zaraz, bo się spalę. Ale jak widzieliście, to właśnie tą bronią zadawaliśmy krwawienie, ilekroć uderzyliśmy właśnie tego pyro. I chyba oprócz tego ta broń zadaje jeszcze mniejsze obrażenie. No dokładnie tak, minus 50% obrażeń, ale właśnie to krwawienie jest spoko. A dlaczego? Powiem wam pod koniec odcinka. No dobra, więc spróbuję sobie tutaj zginąć i przejdziemy do kolejnych broni. Okej, więc. Ile nam tutaj w sumie jeszcze zostało snajperek? Zostały nam 3 snajperki. Więc tak weźmy... teraz sobie weźmiemy dalekosiężnego Jezaila. Do tego niech będzie... antyklinga i zostawimy sobie plemienne ostrze. Okidoki. Dalekosiężny Jezail, czyli w sumie wiecie, taka... Taki chyba można powiedzieć muszkiet używany przez Australijczyków. Powiem szczerze, że... całkiem fajny, znaczy fajny, no fajny wygląd ma ta broń, osobiście mi się bardzo podoba. Skaucie. Bo się pogniewamy. Ty cholera jest na chodźniku. No czekajcie, muszę się napić, bo... Już słyszę, że trochę mi... Mój głos już trochę, już zaczyna mi się troszeczkę głos łamać, a w sumie nie chcę, żeby to... Tak... zabiłem go! Frajer! Czy coś mogę powiedzieć? A, no tak, mogę powiedzieć. No, muszę w końcu powiedzieć, więc tak. Dalekosiężny Jezek, czyli mówię, taki troszeczkę muszkiet. Znaczy, to chyba na pewno jest muszkiet używany przez Australijczyków i w sumie wygląd ma całkiem fajny. Ale o co w tym chodzi? Chodzi o to, że... tempo ładowania, jak sobie możecie zauważyć, tempo ładowania skupienia jest znacznie mniejsze, co jest w sumie niefajne. Jednak jak możecie zauważyć, pod ilością amunicji mamy głowy. Co to oznacza? Oznacza to, że w chwili, kiedy zabijemy kogoś przy pomocy headshota, nasze tempo ładowania znacznie się zwiększać. Aż w końcu dojdziemy do takiej ilości głów, gdzie nasze to właśnie skupienie będzie się zwiększać. Błyskawicznie. O nie, run.
Kurde. Czemu ich nie przeszedł? Jestem smutny. A, okej. Okay. Well, shit. Zapomniałem powiedzieć o jednej rzeczy właśnie odnośnie Jezaila, mianowicie to, że powiedzmy tam zestrzelimy kogoś przy mocy dwóch headshotów, czyli tam fajnie, pięknie, jednak kiedy chybimy tego naszego przeciwnika lub trafimy go w ciało, to się nam automatycznie zeruje. A masz. To się nam właśnie automatycznie zeruje, dlatego to jest taka typowa broń, taka w 100% pod skill. No ale jak to woli. Okej. Okay. Kolejną bronią, taką a raczej czymś, co mamy na plecach, jest antyklinga, czyli po prostu taki plecak, według mnie to jest chyba jedna z najbardziej bezużytecznych broni dla snajpera. Dlaczego? Dlatego, że ona co prawda broni nas przed backstabami Spaja, jednak szkoda tylko, że broni nas tylko przed jednym backstabem. Nie. Ja uciekam. Broni nas tylko przed innym backstabem, gdyż kiedy zużyjemy tą tarczę, to zabija... Ała. Zabija nas, może nas już zabić normalnie drugim backstabem, ponieważ ta tarcza jest tylko jednorazowa. Dodatkowo, kiedy taki spy zobaczy, że mamy tą antyklingę, to po prostu zabije nas z rewolweru i koniec. Okej. Okay. Broni to wielkiego wnętrza już nie ma, dlatego przejdziemy sobie do przedostatniego karabinu snajperskiego, którym jest klasyk, i ostatniego plecaka, którym jest wygodniejski czasowicz. Czyli chyba spoko. Więc tak. Klasyk, czyli broń pochodząca, no jak sama nazwa wskazuje, z Team Fortress Classic. I co można powiedzieć o tej broni? Przede wszystkim to, że ja kompletnie nie rozumiem kompletnie tej broni, nie ogarniam jej. Ty, to ja go zabiłem? Ty, ja go zabiłem. Lol. Ale wracając. Głównym taką nie wiem, czy można to nazwać tym atrybutem czy coś, ale głównie jest to, o właśnie, wiedziałem, że go zabiłem, ale tak. Jak sami możecie zauważyć, podczas celowania nasza prędkość się nie zmniejsza, ale co z tego, skoro nasze skupienie się nie ładuje? Ładuje się dopiero wtedy, kiedy przytrzymujemy przycisk myszy. Co prawda to ładowanie możemy ładować również bez celowania przez przyrządy celownicze, ale co z tego, skoro i tak chodzimy, można powiedzieć, nawet na tym, na poziomie chodzenia heavy'ego, no ale co zrobisz, nic nie zrobisz. I dodatkowo ta broń nie ma losowych trafień krytycznych, minus 10% obrażeń przy strzale w ciało, no standard. Standard, po prostu standard. Okej, wygodniecki wczasowicz, czyli jak możecie zauważyć, taki oto plecaczek, już taki 100% plecak dla snajpera, sprawiający, że kiedy dostajemy obrażenia, to ładuje nam się 4 punkty zdrowia na sekundę. Czyli to jest w sumie całkiem spoko i dodatkowo nie dostajemy drgań w czasie celowania i kiedy jesteśmy w pełni naładowani, czyli redukcja odrzutu jest mniejsza o 20%. Szczerze powiedziawszy, nie rozumiem o co z tym biega, ale nie mnie to oceniać. Okej, więc zostawimy sobie ten plecak i przejdziemy do ostatniego karabinu snajperskiego, jakim jest sydneyjski usypiacz. Chyba najbardziej znienawidzony karabin snajperski przeze mnie, bo... No nie będę ukrywał, po prostu f***am się, kiedy ktoś używa tego karabinu snajperskiego. I co, ogólnie nie lubię tego karabinu snajperskiego, ale jak odcinek, to trzeba go pokazać. Jak możecie zauważyć, to już nie jest taki typowy karabin snajperski, tylko to jest karabinek na strzałki. O, możecie też zauważyć, że... Czekajcie, pokażę wam coś. Zmieni się to, czy nie zmieni? Okej. Okay. Możecie zauważyć, że kiedy mamy jakąś zwykłą snajperkę, bądź też... No tak. Kiedy mamy zwykłą snajperkę, to w kieszeni na naszej kamizelce są zwykłe naboje. Kiedy mamy jakiś łuk, to mamy w naszej kaburze na plecach, mamy właśnie strzały do naszego łuku.
A kiedy mamy synejskiego usypiacza, to możecie zauważyć, w naszej kieszonce zamiast kul mamy strzałki. Zapewne wypełnione sikłonem. Ochyta. Okej, okay. O co chodzi z tą bronią? Chodzi mi o to, że jak mówię, zamiast strzelać normalnymi pociskami, strzelami, strzałkami. Uuuuła! Aż jest... Co? Przecież ta broń nie ma headshotów. Chyba, że miałem trafienie krytyczne, to może dlatego. A, no i, o, i widzicie? Właśnie dlatego nie lubię tej broni. Dlatego, że ktoś sobie jakiś... Jakaś za przeproszeniem paruwa nie myka sobie poczeka. Czeka sobie, żeby naładować sobie HP. Ała, no nie, szczerze, zasłużyłem sobie na to. Że ktoś sobie załaduje, co nie? Żeby sobie mieć te 150 punktów obrażeń, strzelą w ciebie i basta, po tobie. No ale co, dobra, przejdziemy do końca i podsumowanie zrobimy, bo powiem wam szczerze, ten odcinek robi się troszkę za długi. No tak, tempo ładowania właśnie tego skupienia, tego strzału jest dużo szybsze. Kiedy trafimy naszego przeciwnika, to ma on na sobie efekt sikłonda od 2 do 8 sekund, zależy od tego, jak długo w niego celowaliśmy, w sensie to skupienie. No dokładnie. Trafienie w głowę lub w pełni naładowany strzał spowoduje eksplozję sikłonda. A, czyli że być może dzięki temu będziemy mogli zadawać obrażenia obszarowe, czyli jeszcze tam powiedzmy strzelimy komuś w łeb. I możemy dzięki temu zaatakować tym sikłondem również kogoś innego. Tak, brak krytycznych trafień w głowę, dobra, wszyscy wiemy, i brak losowych trafień krytycznych, żadna nowość. To, no jak samo możecie się jeszcze zobaczyć, tak właśnie wygląda sikłondo, czyli pistolet na strzałki, karabin na strzałki. Okej, moi drodzy, doszliśmy właśnie do końca odcinka o snajperze, takie... Troszeczkę długi, chyba można powiedzieć, chyba najtrudniejszy, ponieważ jakoś nie potrafimy się wysłowić, chciałem wam ogólnie pokazać, co ta broń potrafi. Znaczy, broń, co ta klasa potrafi. Jeżeli będę miał jakieś słabe plays, to przepraszam, ale mówię, ja nie potrafię grać zbytnio snajperem. Lubię nim czasami sobie pograć, ale nie lubię sobie nim... nie umiem nim grać, ale lubię sobie nim czasami pograć. Okej, więc, skoro końcówka odcinka, to standardowo przydałoby się jakieś podsumowanie. Proszę bardzo. Tak oto wygląda snajper, podstawowy, jego podstawowe uzbrojenie. A proszę bardzo, tak wygląda mój snajper, jak go ubieram. Dokładnie tak, moi drodzy. Tak prezentuje się mój snajper. Taki typowy, rodowity Australijczyk, taki troszeczkę też Rambo, można powiedzieć. Mi się osobiście podoba. I teraz jakich broni używam i dlaczego? Otóż, jak możecie zauważyć, standardowa snajperka, PM oraz plemienne ostrze. I teraz powiem dlaczego. O nie, no takie rzeczy nie patrzymy. Chociaż lubię, to jednak nie wypada. O, ty, się uda? O, no był lepszy. Brawo, ziomek. O co ogólnie chodzi z tym moim setem? No jeżeli chodzi o zwykłą snajperkę, no to po prostu dlatego, że nie daje żadnych dodatkowych efektów typu, że jesteśmy szybsi, ale nie ma, ale za to mamy jakieś mniejsze obrażenie, jesteśmy bardziej podatni, czy inne takie gówno. Po prostu. Zwykła snajperka, nie daje nam żadnych efektów i to mi się najbardziej podoba ogólnie. Wielu ludzi, ja również, ja uważam, że stokowe bronie są w sumie najlepsze. Ale kilka fajnych kompsów mi się przydaje. Okej, okay, jeżeli chodzi o PMA, to używam go głównie dlatego, że tam kiedyś wymyśliłem sobie całkiem naprawdę fajne combo, które w sumie jest naprawdę opne, dla mnie w każdym razie. Mianowicie PM plus plemienne ostrze. Dlaczego? Dlatego, że podchodzimy do takiego jego zresztą pokażę wam to w praktyce, dlatego, że podchodzimy do takiego jego mościa, wywołujemy u niego krypto... Halo? Ej, wywołać u niego krypto... kurde, ja opowiem wam szybko i kurczę ten odcinek, bo już tam zaczynam się zacinać. Chodzi po prostu o to, że wywołujemy u niego krwawienie, następnie bierzemy PM i zaczynamy do niego strzelać, przez co zadajemy mu w sumie 2 razy więcej obrażeń. Co prawda takich troszeczkę mniejszych, ale za to takie obrażenie też... Au, wow. Też w sumie potrafi mu zrobić robotę. Dobra, czekajcie, spróbuję go zabić. Jeżeli zginę, to po prostu zakończę się w tym oto momencie. Momentomori. Okej, moi drodzy. To będzie na tyle dzisiaj, jeżeli chodzi o ten odcinek. Opowiedziałem wam wszystko, co mogę wiedzieć o snajperze. I co ogólnie myślę o tej klasie? Krótko mówiąc, lubię sobie nią pograć, ale nie idzie mi... Czasami mam dobre akcje, czasami po prostu idzie mi beznadziejnie. Ale grunt to dobra zabawa, co nie? No to nie tak.
Jeżeli chodzi też o podsumowanie, to już właśnie nie powiedziałem. Tak więc to by było na tyle dzisiaj. Na dzisiaj mam nadzieję, że wam się podobało. Tak więc dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to... Trzymajcie się ludziska i do następnego. Narka. Be polite. Be efficient. Have a plan to kill everyone you meet. Dad. Put my phone.